Ares to olimpijski bóg wojny. Jednak w przeciwieństwie do Ateny reprezentuje jedynie jej niszczycielską zdolność i jest zazwyczaj uosobiony z czystą przemocą i brutalnością. Dlatego nie był kochany ani przez bogów, ani przez ludzi. To znaczy z wyjątkiem Afrodyty, która urodziła mu wielu dla dzieci nieślubnych. Ares był najstarszym dzieckiem Zeusa i Hery i według tych, którzy myślą, że Hefajstos urodził się przez partogenezę, ich jedynym synem. Tak czy inaczej, na pewno miał dwie siostry. Eatyllę, boginię porodu, i Hebę, boginię wiecznej młodości. Ponieważ był dzikim bogiem bezsensownej wojny, Ares był niemal powszechnie nienawidzony. W pewnym momencie, po tym jak Ares zostaje ranny w bitwie przez Diomedesa, nawet sam Zeus nazywał go najbardziej nienawistnym ze wszystkich bogów, zauważając, że gdyby nie był jego synem, z pewnością trafiłby do Tartaru z Kronosem. Historia z Diomedesem jest tylko jedna z wielu, w których Ares wypadł na drugim miejscu w swoich walkach. Podczas wojny z Trojan Atena potrzebuje nie więcej niż jednego kamienia, by posadzić go na podłodze. Po czym spędza trochę czasu, wyśmiewając go i chwaląc się swoją wyższością jako wojownika. Herakles pokonuje Aresa nie raz, ale dwa razy. Najpierw podczas bitwy o Pylos, a następnie po zabiciu syna Kykonosa. Co uzasadniające i upokarzające. Otos raz porwał Aresa i uwięził go w trumnie z brązu na 13 miesięcy. Homer mówi, że gdyby macocha Aloadów nie powiedział o tym Hermesowi, oznaczałoby to koniec Aresa. Ares miał wiele kobiet, ale żadna z jego spraw nie była tak sławna jak ta z Afrodytą. W tym czasie bogini piękna wyszła za mąż za jego brata Hefajstosa, któremu Helios opowiedział o romansie swojej żony. Hefajstos wykonał delikatną, prawie niewidoczną brązową siatkę, którą położył na łożu, na którym mieli spocząć Ares i Afrodyta. Kiedy w końcu zrobili to pod jego nieobecność, wpadł do pokoju z mnóstwem bogów. Olimpijczycy przez kilka dni śmiali się z bezradnie uwięzionych kochanków. Wydaje się jednak, że w tym przypadku Ares śmiał się ostatni, ponieważ Afrodyta urodziła mu co najmniej troje, a nawet ośmioro dzieci. Hezod wymienia tylko Deimos, Phobos i Harmonię. Aresa rzadko można zobaczyć samotnie na polu bitwy. Zwykle dołącza do niego żądna krwi tłum wielu piekielnych towarzyszy symbolizujących terror wojny. Jego synowie Deimos, panika lub strach, i Phobos, strach, są prawie zawsze przy nim. To samo dotyczy towarzysza i siostry Aresa, Eris, walki, i Enio, siostra wojny. Czasami pojawia się także Kedoimos, uosobienie zamieszania w bitwie. Najbardziej przerażające towarzyszki to Kery, ponure kobiety, duchy śmierci, ubrane w szkarłatne peleryny z ludzką krwią. Ares był związany z wieloma wojowniczkami, bohaterami mitologii greckiej, takimi jak wspomniany Kynos lub Diomedes. Prawdopodobnie ze swoją córką Harmonią Ares spłodził całą rasę wojowniczek, Amazonki. Otrara dała mu najsłynniejszą trójkę, Hipolite, Antiope i Pentezynyle.